z tego, z Olsztyna. Kurwa, a pojebane, kurwa. Na chujem. Mają mój telefon, to sobie dzwonią. Ja bym dzwonił, i dzwonią, na chuja. A może pojadę. To mówi coś teraz, gdy ja na to już. Co? Ech, kurwa. A ile w celi ludzi? Ja, jak wiem, że było, to najpierw było 8 na celi. O, tylko, nie? To dużo. No kurwa, na celi 2 telewizory, odtwarzacz, magnetofon, kurwa, i wesoło. Cyrki, kurwa. Tu gierki, tu kurwa, telewizor, tu magnetofon, kurwa, nie wiem, co się dzieje, kurwa, celi. Kurwa. A na hetmańskie się napili. Magnetofon taki, kurwa, to duży, dwie kolumny. W okno, zajebali, kurwa, przychodzi zioły. Uspokoi się, czy nie? Mamy spokój. A tu zaraz tak są tu ulica, o kurwa, jakie trawy. Dobra, on wyciszyli, on tylko poszedł. Będzie do gradu? Fuj mu, kurwa, chodźmy, chuj mu w dupę. Podają czterech, kurwa. No widzisz, to kto pijany, nie? No. Ty. Zwijać się. Na dół. Rano, kurwa, żuka i do Barczewa. Powieźli. Siedzi miesiąc, dwa. Po trzech miesiącach. Po to się do kurwa przywieźli. Widzisz, pan napisali? No oni pojebani, ja ci grupę otwieram. Znowu. Siedzę, tym czasu. Zmień się. Gdzie? Na hetmańsko do Białegostoku. I założę. Kurwa, znowu pijak jest. Ale ruchałeś trochę te kurwy tam w tym więzieniu? No, kurwa. Jak ja w więzieniu, kurwa, a Barczewie. No. Dobra. Sobota, niedziela, ciepło, no przepuszczenie chłopcy. Idzie? Panie, ciepło, na przepustkę trzeba iść. Ja wam wypiszę, jak on dyrektor podpisze, to pójdziecie. A w sobotę rano klami składa. A co my, kurwa, jeszcze nie ubrani? Przepustki do bramie leżą. Pieniądze macie? Mamy. Skąd? Mamy. Daj zapalić. Na bramę, już ubrani, na bramę. Bo mi nie poszli, a w niedzielę na 18 z potem musieli wrócić. Ty... Kurczeźmy. Kurwa. A jak kurwa z Anką to było? Powiedz mi, kurwa. Normalnie co to? Co? Normalnie. No ja. Jak ja bym teraz jakoś spotkał, o ja. No ale co, uniewinniono cię za gwałt. Przyszło świadczenie. Dobra, dobra pani prokurator. Zna się na tych sprawach. No ale weź, powiedz, dzisiaj jak ty, on opowiadał ci? Jak ona kurwa do jego mówiła? No, no jak nie, no. Że on, jak, przyniósł wtedy... Nie, powiedz jak to było, kurwa. Połówkę przyniósł, tak? Ty. Bo on nie wie, powiedz jak to było. Ty, mówię ci jedno tak. Ja robię jeszcze przy gminie, po 40 godzin, nie? No, a ale, to jest za co to? Było, za co to? W szpitalu, nie? No, no. A Piotruś był szpicerek. No, ja idę. Jej chłop. Jej mąż. Ja idę, mówię, Anka, co z Piotrem zostało? Ty oko wyjebało mu. W szpitalu w Warszawie leży. Ty, ja syna prowadzę, później przyjdź, to pogadamy. A gdzie ty idziesz? Mówię, do sklepu, papierosy, do domu. Przyjdź, to porozmawiamy. No chuj. Wiem, że lubi. Ja poszedł do sklepu, papierosy. Weź, bo jest głośniej, bo ja nic... Świerteczkę. No. I do niej zachodzę. No wrócili, to kurwa, świadkę zapalili. Ona mówi, przyniósłbyś jeszcze jedno, byśmy wypili. Daj pieniądze, przyniosę. Przyjdzie się rozliczym. I się kurwi, że przebrała. Jak się przebrała? I się przebrała. Ale co, na kuso bardziej? Była, w spodniach. Nie? No. No. A już kurwisz, o spódniczka taka. O, jebana. W dupę jebana, nie? Szwagier. Ty, kurwa. Rajstopy były przeżyczyste. O, kurwa. To musi te leginsy, ty. A te stręgi się wrów piły. O, jebana. Siadła, nogi tak o kurwa rozłożone. I mówię, ty, mówię, Anka, nie wiesz, jakby się liczysz, nie? No. Siadła taką, nogi rozłożone, wszystko kurwa widać. Chłop nie mógł się z babą liczyć. A żeż ty, kurwa, nie wiesz się z babą liczyć? Ja zalep na fotel, a fotel rozkładany. I poszedł. Nie, kurwa, rozliczę. Poczekaj. I zobacz. Jeszcze tym ćwiartkę dokończyli, kawę wypili, jeszcze zapalili, jeszcze zostawili chyba 4 papierosy. No ale długo żeś uchełtał? Co? Długo żeś uchełtał tam? O kurwa, my tam byśmy z godziny tam barakowali. O jego, kurwa. I patrz. Dają chyba coś z papierosów, zostawiłem, ćwiartkę pili, kawę pili, skończyli, ja poszedł. A ona po 3 dniach zgłosiła kurwa gwałt. Ale kurwa, stara, dupa, jebana.
kurwa, a ten mąż to twój kumpel. Co? Mąż, kumpel twój. No ja. Teraz kumple. Cały czas. Ale, no co, gdzie wy ostatnio się tak skumali? U Donicy. Nie, ja jak już wcześniej już za Piotka, nie? No. Już tam wcześniej popijali. Kurwa, na te... To ci mówię, Piotrek mówi, dzisiaj powiedz jak to było, bo to jest stare kurwie nie wierzę. Już ona wie co to jest, on wie co to jest ziółko, kurwa. Nie? Mówi, że ja bym wcześniej za kołtunę bym wziął, pierdolił dla niej, przypalił do ciebie, by spokój był. No ale ty się przyznał, że ty ją kurwa sieknął. Ja mówię, kurwa, jak sama chciała, to co? No, no tak, no. Mówię, to co? Kurwa, nie opilnujesz. Mówię, słuchaj pan. Żeby był na przyjemność, to gdzieś jakiś znak miała, czy tego, nie? No. To nigdzie nic, tam zadrapania, ani ryski, nie? Sama się na to zgodziła, jeszcze sama w łonie rejestrowej majtki zdymowała, co? O kurwa, a ta policjantka się śmieje, kurwa, to są cyrki, kurwa. Pierdolę. Ty, ja ona 37 lat. 37 lat. I nadaje się. 6 dzieci. A jakie, no. Ale jak ta wagina? Co? Wagina jak? No cipka znaczy się, no. Dobre. Uj, dobra. Uj. Najlepiej. Jakby do chroszy chcieli zawiesić, nie? I kogo? Badania, kogo? Jechać, nie? Ciebie? No. Do chroszy? No też, bo takim po czymś to wiesz, bo oni mówią tak, po 3 lata odsiedział, nie? Pije. Ty ile ty w sumie siedział? Prawie 3 dychy. oni mówią, że po zawalach dwóch, po 3 lata odsiedzenia, nie? Pije, czy nie wie, czy się ze mną co się dzieje, nie? No tak. Ale ja zajeżdżam tak może na słowie i mówię co? O, dużo wyższe od ciebie, baba, taka o kurwa szafa. Kurwa siadła, czekaj, zaraz przyjdzie koleżanka, to druga. Druga, to spisuje wszystko, nie? Ja też nie powiadam, jak to było, nie? A ta druga mówi, no i co? I cały środek na wierzchu, tak? Mówi, nie? Ta druga, nie? A tam śmiech. Ja mówię, no, a co było? No tak, no. Dobra, pogadam z tą. Kurwa, przychodzi następna. Pan pójdzie teraz do mnie. Czego? Jeszcze pogadamy. Ja mówię, już nie mam siły. To ja kawę zrobię, później pogadamy. Zaraz gadamy. W bzdurach tam pierdoli, nie? Pani, bo na autobus nie zdążę. Wiesz, pan siedział tak, o, to się pan szybciej, dłużej nie zdążysz. No tak? To ja się zbieram. Gdzie? Ja po mnie drzwi otworzę. Kurwa, z drugą gadaj. A skurwa, ale pogadał, mówię, dobra, bo teraz do autobusu nie zdążę. Ja panu pokażę gdzie, ja pani, proszę panią, ja tu wiem gdzie. Zaraz tylko wyjdę z bramy, kiosk, bilet kupuję, do Białegostoku jadę. Co? Ja mówię, tylko z bramy wyjdę, kiosk, autobus, mówię, chodzi, podniosę do Białegostoku. Pan te trasy zna się, mówię, pewnie, że znam. Ty dzisiaj przez życie przeżył, co? Co? Ty wszystkiego tam doznał. Jak ja byłem młodszy, jak ja to kurwa rozrabiał, to byś był kurwa co za wariat. No co ty robił? Były kurwa cyrki. To opowiadaj. Wypiłeś? Kurwa, jak były zabawy tu w wiosce, przychodzą warpy. O, Tadzik Barnowski, mówiłem ci, coś takie postawił, nie? Przy remizie. Zaraz. Przyjął z warpę, przychodzą w linii, a wioska cała chyba na nim. Dobra, łomo daję. Kurwa, rano wstaję. Pocie sztachet nie ma. Chuj, no. A policjanta, kurwa, za remizą specjalnie się nie bić, nie? No. Tak on niby się bijo, nie? A za remizą, bo ciemno z drugiej strony. Wyszedł chuj. Złapali go, kurde, bo sredu poszedł, kurwa, nie ma go. Rano po czapie przyjechał. Ci kurwa wyjdę. Dobra, bierzemy się do roboty. Ty, a za co ty poszedł siedzieć? Za babkę, tak? Jak ja on siedział niewinnie, a oni kurwa już dawno pozdychali. To za co ty siedział? No bo wtedy byli kurwa, nie byli razem, nie? Co? Oni wpisali, że ja byłem razem z nimi, nie? Z kim? Że ja tam był, nie? O, że oni wyjście, ja został, nie? Bąki, kurwy. Skąd? No nie wiesz, kto on, co kolonii oni byli, na kolonii mieszkali. Stworek? Co kolonii mieszkali. A no nie wiem, no. Jak jedziesz do... Jak jechałbyś do Bielska, nie? Co to brzuszki rosną tylko. No.
tam była chata, tam się ta chata spaliła, no, no, no. Chleby się spaliły, wszystko chuj poszło. No. Oni tam mieszkali. I chciał, mojego brata Edka wsadzili po 3 miesiącach jakiego, nie? No. Że niby on chatę podpalił, a my co zrobili? Kurwa, do pieca nakładli drzewa, pęczek rostu położyli przed kuchnią. No. I te drzewa wypadły na pęczek rostu i chata się zapaliła. A oni się u Kazika Rifoniuka telewizor oglądali, u siebie nie mieli, nie? No. Chata się pali, Edek podpalił, a Kazik Rifoniuk dobrze zeznał, mówi, ty, na komendzie. Jak Edek podpalił? Jak Edek siedział u tego tacika Wójciuków, u Edka tego Wójciuku tam na kolonii, no. To krasowerek mieszka. Mój, tam siedzieli, pili, telewizor oglądali. A właśnie chata zaczęła palić dopiero. I Edka wypuścili. Brata. No to w końcu o co to chodziło? Oj, ja wyszedł kurwa na przepustkę, prawie po 10 latach, a ten Tadzio kurwa się odgrażał. Stoi na przystanku. A ja do Bielska miałem jechać. A nie, ja się do Wyszek, bo siostra w Wrocie robiła. Idę. On stoi na przystanku. Ja mówię, ty, dobra, bierzemy się za robotę później. Ja mówię, ty kurwa, co żeś gadał? My co żeś gadał? Chcesz żyć nożem? Potraf. Pochodź do tego lasu tu. Ja nic do ciebie nie mam. To wypierdane kurwo, co nie widzę.